Dzisiaj ostrzeżemy Irish Soft Top Wheaton Terriera. To będzie grooming. Sportowy. Sportowy, tak zwany. Czyli dosyć krótko, ale zgodnie z wytycznymi ras. Grzbiet strzyżemy ostrzem numer 5. To jest ostrzem. Anglis Oster. Może być wszystko jedno. I strzyżemy od łopatek. Tu zostawiamy trochę włosa na szyi, który dostrzyżemy oczywiście. Dostrzyżemy, strzyżemy z włosem. I to trzeba powiedzieć. Strzyżemy z włosem. Na łopatkę wcinamy mocno, trochę nad nogą, tak żeby móc wyblendować. Trochę blendujemy tutaj szyję do połowy. I tutaj do połowy klatki piersiowej wcinamy ostrzem piątką z włosem. To teraz już jest tylko parę kotyczka. I tak. Tutaj również wcinamy dosyć mocno włosem. Wrócimy tylko na prący i oczywiście zostawiamy tak zwane potryki, tak zwane pupki, które będą jadły. Grzbiet ogona również piątką z włosem. Możemy też ostrzyć pod spodem, ale ja zwykle rozstrzygam to na rzeczami. I tu możemy albo użyć degażówek i zblendować to degażówkami, bądź też jeżeli ktoś ma sprawną rękę, no to blendujemy za pomocą maszynki. Trochę ułatwiamy sobie, to oczywiście możemy wykończyć degażówkami. Wszystko, nie kochamy. Jeszcze tutaj poprawimy sobie trochę. Jeżeli chodzi o szyję i policzki, to strzyżemy ostrzem piątką pod włos. Zdejmiemy sobie. Strzyżemy od przełomu. Tu jest taki przełom, kość za okiem i strzyżemy. Już dalej. Tak. Zaczynamy tuż przed kątem oka. Zostawiam brodę. Lekko łukiem do przodu. Nie za mało, żeby tej brody jednak było trochę. Żeby to była masywna broda. Nie tak jak u większości terrierów, że ścinamy bardzo dużo tu pod kątem. Tylko jednak zostawiamy trochę więcej.
Kolega, to jest styki, kochana. Tu wygaramy V od rękojeści mostka. Możemy posłużyć się włosami, które rosną w tą stronę. Tam, gdzie kończą się te włosy, tam się kończy nasze V. Słucham? Tak jest, Sobieskiego 60 i numer telefonu przechodni. Że daje radę. Jeżeli chodzi o ucho, w zależności od tego, jak lubimy, albo jak lubi pani tutaj hodowczyni, siódemką z włosem na dłużej. Albo dziesiątką z włosem. A krócej, no, zupełnie gładko, do załamania. Rzekę oczywiście możemy obciąć normalnymi nożyczkami albo dekorzówkami. Głowie nie powinny wystawać bardzo ponad uszy, jak spojrzymy od przodu, i skracamy je mniej więcej na taką. Łeb z przodu powinien być prosty. Jest? Tak, widać linię, widać. Okienka na świat jeszcze.
Tak, no ponieważ nie jest to pies wystawowy, możemy mu ułatwić życie i wyciąć troszkę nad okiem, żeby cokolwiek widział. Czyli tak zwane okienka na świat. W żadnym wypadku nie strzyżemy włosów na głowie za krótko, tak jak u na przykład sznocerów. Tam musi być. Tu ma być czapeczka. Linia prosta razem z nosem, tak? Mhm. Jest? Jest, widać. Mhm. Teraz przestrzegamy grzywę. Trochę na większe te garzówki, znane czamtercy, będzie mi łatwiej. Tak, żeby też to była linia prosta razem z głową. I oczywiście blendujemy tutaj do tego, co wcześniej myśmy to wyblendowali. Sekundę. Nie chcę być gwiazdą. Za późno. Szyjka jak ta lała. Elegancka. Stop, proszę. Mhm. Bo muszę podpisać. Wyglądamy wymianę. No tak, że widzisz, smutna mi bezpieczna. Powiem ci. Aha. Tutaj blendujemy do dolnej linii. W zależności od tego, jaką dolną linię chcemy. Tu koleżanka hodowczyni chce dosyć krótko. W związku z tym patrzymy tylko, gdzie ten pies ma brzuszek. I ścinamy dosyć krótko. Możemy degażówkami, możemy prostymi nożyczkami. To wszystko jak kto sobie życzy. Ja zwykle ścinam degażówkami, dlatego że ten włos jednak się faluje i na degażówkach, po degażówkach mniej widać wszelkich zębów. Przynajmniej tam takie mam wrażenie. Zawsze jest też kilka razy. Zakrąglamy kubkę. To, co nam jest niepotrzebne, to wycinamy. Poczekaj, stanie. Tu oczywiście przy odbyciu musi być czyściutko, króciutko. Wszystko. Tutaj, żeby mieć, ja robię to degażówkami, tak jak mówiłam, żeby mieć troszeczkę bardziej grubszy ten ogonek, bo jakbyśmy zgolili kapiątką, to by był taki cieniutki patyczek, a ja tutaj lubię mieć marcheweczkę. Thank you.
troszkę. Możemy tutaj podkreślić kątowanie, ale no, ponieważ jest to sportowe zwierzę, to nie musimy. Chodzi o to, żeby było dosyć krótko. Ale ładnie. I zgodnie ze wzorcem. Musimy to sobie wyglądować. Oczywiście wszystko jest pomiędzy łapeczek obcinamy albo wystrzyganym maszynką, jak co komu lepiej pasuje. Wcinamy na równi z podłożem. I odsłaniając pazurów. Raczej, ale jeżeli życzeniem klienta jest, żeby było to krócej, to oczywiście możemy tak zrobić. W zależności od tego, jak długo chcemy, przycinamy. No sportowo, czyli krótko. Dosyć.
Jak widać, sporo pracy jest nożyczkami, tak na dobrą sprawę. Maszynką strzyże się tylko grzbiet i część szyi, więc trzeba się umieć dobrze posługiwać nóżkami, żeby ładnie styl sportowy w tej rasie zachować. Ten włos zresztą jest dużo wdzięczniejszy przy pracy nożyczkami niż samą maszynką ze względu na strukturę. Tak jest. Zresztą widać różnicę na włosie strzyżonym maszynką, a jedynie dotykanym nożyczkami, tylko rzeczkami. Oczywiście to możemy również poprawić po maszynce też miejsca, gdzie jest wycieniować i gdzie bardziej widać ślady maszynki, możemy to wyblendować czy dużymi, czy mniejszymi zegarzówkami, żeby tego nie było widać. Przednie nóżki. Sejczą. Włos na przednich łapach musi być skrócony z każdej strony. Tył, bok, przód, żeby końcowym efektem była, powiedzmy, taka kolumienka. Poczekaj. Oczywiście możemy zrobić krócej, możemy zrobić dłużej, w zależności od tego, jak sobie to życzę. Sportowo znaczy raczej krócej niż dłużej. Z założenia.
Ale jednak trochę włosa musi zostać, żeby ten pies miał charakter. Irish Soft Coated Golden Terrier. Jeszcze spojrzę z przodu, z boku. Taka nam weszła łapa. Możemy powystrzygać trochę tak, tych włosów, bo lubią się kołtunić, tak. W związku z tym możemy to wszystko tutaj wystrzyc. Odstrzygamy. Połówkę psa mamy zrobioną. Myślę, że nagramy przód, samą tak pierś i druga strona będzie generalnie analogicznie do strzyżenia. Tu też skracamy to mocno, tak? Skracamy to trochę, tak, tak. Żeby to nic nie wystawało, żeby to było jakby wyblendowane w stosunku do tego włosa krótkiego, który tu jest. I między nogami. Między nogami wracamy. Robimy prześwit między przednimi nogami. Tak? Więc tak wygląda strona psa ostrzyżona. Skrócony, nie widać nigdzie żadnych linii przejścia, co jest ważne. Na tylnych nogach unikamy strzyżenia na sznaucera. To wszystko musi być całością. Tak samo boczna i dolna linia bez przejść. Przy sportowej fryzurze generalnie zachowujemy kształt, ale mocno, mocno skrócony. Druga strona psa nieruszana jeszcze, jak widać, po prostu dużo, dużo włosa, na którym za chwilkę będziemy pracować. Pies był strzyżony pod koniec kwietnia, tak więc to są trzy miesiące odrostu. Na koniec filmu pokażemy, jak pies wygląda już w całości. Dziękuję.